Witajcie, nazywam mnie Sumatmedrowcem, a to jest kolejny odcinek The Last of Us. Na najtrudniejszym poziomie trudności, więc zapraszam serdecznie. Skończyliśmy w tym miejscu. Jest tutaj mnóstwo przeciwników, więc jak najbardziej musimy uważać i się poskradać. Tak jest, mam cegłę. Możemy rzucić mu w głowę. I to chyba od głuszy, jeśli dobrze pamiętam. Chociaż mogę też odwrócić jego uwagę. Chociaż nie! Teraz tak go załatwimy ładnie. Proszę bardzo. Mamy pałkę. To się przyda też w walce wręcz. Bo oprócz właśnie pięści w walce wręcz możemy używać takich desek, pałek i różnego innego rodzaju właśnie broni białej też. No i tutaj właśnie będziemy mogli ją ulepszać też, właśnie dlatego należy zbierać części, nie? I właśnie będziemy mogli je ulepszać, dzięki czemu będą bardziej wytrzymałe i więcej obrażeń będą zadawać, więc jak najbardziej opłaca się to robić. No nie tylko do właśnie takich pałek, to też możemy ulepszać pistolety, karabiny, różnego rodzaju strzelby, więc jak najbardziej opłaca się to. Ulepszać wszystko. Dobrze, jest załatwione. Możemy iść dalej. Do czegoś się jednym przydałem. Dzięki, staram się przydawać. Dobra. I tego. Tak jest. Strasznie mało życia, tak a propos, więc może to był idealny moment, żeby się, kurczę, tutaj uleczyć troszeczkę. Tak jest. Biuro. Robert pewnie tam wbiegł. Chodźmy. No dobra, przy okazji też zobaczyliście, jak to... Jak to jest z tą pałką, nie? Jak się walczy wręcz tutaj tymi pałkami. No ale od razu mi się rozwaliło, więc widzicie, jakie to jest wytrzymałe. Niezbyt. Do tyłu, kurwa, do tyłu! Chcemy tylko pogadać, Robert. Nie mamy o czym, kurwa, rozmawiać! Odłóż broń! Weź się, pierdol! Ucieka! I rzucił broń, tak? No dobra. Robert. Joel, tędy! Dobrze, będziemy musieli go zatem gonić, moi drodzy. I uważać na różne przeszkody, żeby on tutaj nie uciekł. Nasz! No już! No, cześć, Robert. Tess, Joel. Nie gniewajcie się. Ależ skąd? Jasne. Kurwa mać! Stęskniliśmy się. Słuchaj, cokolwiek słyszeliście, to nieprawda, okej? Musicie wiedzieć, że... Broń! Możesz powiedzieć tam, gdzie jest broń? Tak, jasne, tylko że... Tyle, że to jest skomplikowane. Po prostu mnie posłuchajcie. Dobra! Przestań miauczeć. Mów to z bronią. Sprzedałem ją. Coś ty powiedział? Nie miałem innego wyboru, miałem długi. Dług masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. Musicie dać mi czas. Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabić. To nie tak, ja... Kto ma naszą broń? Nie mogę powiedzieć. Dajcie mi tylko kilka... Powiesz, kto ma tę broń?
Oddałem ją świetliku. Miałem dług u świetlików. Co? Hej. Oni już wszyscy prawie padli. Możemy tam pójść, wykończyć ich i zabrać broń. Może się udać. No co? Jebać pieprzonych frajerów! Załatwmy ich! To naprawdę głupi pomysł. I co teraz? Idziemy odzyskać towar. Jak? Nie wiem. Wyjaśnimy im, jak się sprawy mają. Więc poszukajmy jakiegoś świetlika. Nie musicie daleko szukać. No i proszę. Królowa świetlików. Co tu robicie? Interesy. Coś źle wyglądasz. A gdzie Robert? Potrzebny był mi żywy. Broń, którą wam dał, nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią. O ilu kartkach rozmawiamy? W dupie mam kartki na żywność. Muszę coś przemycić z miasta. Pomóżcie mi. Wtedy oddam wam waszą broń. Skąd pewność, że ją macie? Podobno wojskowi porządnie was przetrzewili. A dokładnie tak było. Pokażę wam ją. Muszę stąd wiać. Decydujcie się. Najpierw zobaczę broń. Za mną. Musimy się stąd wydostać. I to już. Nie daj mu się ruszyć! Dobra. W takim razie do kryjówki świetlików. No ale najpierw sobie pozbieramy tutaj te itemy. Różne. To są części do ulepszenia broni, nie? Tutaj. Wiem, którędy pójść. Za mną. Niedobitki. Dlatego zwracam się do was o pomoc. Tędy. Czemu akurat teraz? Siedzieliśmy cicho. Planowaliśmy wynieść się z miasta, ale wojskowi postanowili zrobić z nas kozła ofiarnego. Zaleźli wam za skórę. Próbujemy się bronić. Joel, pomóż mi. Hej, jak się trzymasz? Przeżyję. Czekajcie, żołnierze. To jest wyjście. Drzwi pod mostem. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się przemknąć po cichu. Wiem, że to nie w twoim stylu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodźmy. Nie w moim stylu, to jest bardzo w moim stylu akurat. Idziemy za to, na górę. Tutaj się schowajmy za tym, za winklem. Zdejmę tego. Idź
na oko. Sprawiedliwość nie wybiera żołnierzu. Okej. Dobra, zdejmijmy tego. Ono zdejmie tamtego, no dobrze. To wspaniale. Dobra, tylko ostrożnie. Dużo ich dzisiaj. Dobra. Tej tego załatwmy bardzo finezyjnie. Zabijesz mnie i nigdy nie pozwolą ci się wyprzeć. Z Bogiem. Okej, tam niech ten przejdzie. Dobra, teraz możemy tego załatwić. W miarę oczywiście wyczucia czasu. Okej. Są one. No dobrze, chodźmy. Elegancko. O proszę. I one tamtego pewnie załatwią jeszcze, nie? Nie. Jednak nie. No dobra, trudno. To my też tamtego będziemy musieli zabić. Okej, mam płuc, tak może zaraz go sobie użyjemy, co? Oczywiście on działa jak ten, po prostu butelka, czyli odwraca uwagę, nie? Chociaż też bym mógł w głowę komuś zrzucić, nie? Albo też... Aha, możemy też to wręcz używać. No proszę. To by było lepsze niż co, co? Szybko do środka. Gdzie idziemy, Marlin? Tędy. Już niedaleko. Jak się trzymasz? Resztkami sił, ale dam radę. Jesteśmy już blisko. Uwaga! Obowiązuje godzina policyjna. Cholera, osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Co będziemy szmuglować? Pokażę ci. Uwaga! Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Joe, pomóż mi. Hej, hej, hej. Chodź tu, wstawaj. Odpieprzę od niej. Hej, puść ją. Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest świetlikiem. O rany. Co ci jest? Spokojnie, wywiżę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. W takim razie ja też zostaję. Eli, nie dostaniemy drugiej szansy. Ej, chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie.
Ruszymy stąd dopiero jak ją zobaczę. Pójdziesz ze mną. Obejrzysz sobie broń, a ja się opatrzę. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie, nie podoba Gówno, nie zostanę tu z nim! Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił. Był dobrym człowiekiem. Słuchaj, weź ją do północnego tunelu i poczekaj. Chryste. To jest tylko przesyłka. Marlin. Nawet nie próbuj. Będzie dobrze. A teraz idź. Uwijajcie się. A ty, trzymaj się mnie. Idziemy. Wow. Słyszałam strzały, ale... Co się stało? Świetliki. Chodźmy stąd, inaczej skończymy jak oni. Okej. Okay. Ty tu rządzisz. Dobrze, teraz będziemy właśnie transportować Ellie do miejsca, w którym ma się po prostu ją dostarczyć Joel, nie? Chodź. Dokąd idziemy? Tamtędy dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale jak tam wejdziemy? Daj mi chwilę. No właśnie, mam teraz sami wykombinować. No ale to już... Znajomy dla mnie patent, więc to powinno pójść szybko. Tutaj mamy przyczepę, zaraz ją sobie tutaj ustawimy pięknie. Właśnie tutaj i będziemy mogli po niej wejść. I proszę bardzo. Okej, weszła. Tym tunelem przemycać różne rzeczy, tak? Tak. Nielegalne rzeczy? Zdarza się. Mugowałeś jeść dziecko? Nie, to mój debiut. A tak swoją drogą, to co cię łączy z Marlin? Nie wiem, no chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanką? Kumplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile ty masz lat? 12? Znała moją mamę, opiekowała się mną. I mam 14 lat, jeśli cię to w ogóle interesuje. A gdzie są twoi rodzice? A gdzie są w ogóle wszyscy rodzice? Odeszli. Dawno temu. Czyli zamiast siedzieć w szkole, postanowiła się zwiać i dołączyć do świetlików. Mam rację? Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu mnie przemycasz, to się mylisz. Wiesz, za co lubię swoją pracę? Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy, wasze plany latają mi koło tyłka. Świetnie. Też tak myślę. Co tutaj? Co ty wyrabiasz? Odpoczywam. A ja co mam tutaj robić? Na pewno coś sobie znajdziesz. Masz zepsuty zegarek. Mam rotałeś coś przez sen. Nie cierpię koszmarów. Tak, ja też.
Wiesz co? Nigdy nie byłam tak blisko tego. Popatrz, jak tu ciemno. Chyba już nie może być gorzej. Prawda? Czego chciały od ciebie te świetliki? Hej, przepraszam, że tak długo. Ci cholerni żołnierze są wszędzie. Co z Marlin? Przeżyję. Widziałam sporo towaru, naprawdę sporo. Wchodzimy w to? Tak. To chodźmy. Nie uważasz, że to trochę dziwne, że zlecili nam tę robotę? Marlin chciała sama przeszmuglować małą, ale sytuacja zmusiła ją do wybrania nas. Straciła dużo ludzi, nie miała wyboru. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Na pewno. Chodźcie. Dobra. A, to musimy uruchomić. Ten generator. Proszę bardzo. I jeszcze raz. Tak jest. Kto będzie tam na nas czekał? Ponoć grupa świetlików przyszła po nią aż z innego miasta. Dziewczyna musi być kimś ważnym. Kim ty właściwie jesteś? Córką jakiejś szychy czy coś takiego? Coś w tym rodzaju. Ile to jeszcze potrwa? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka godzin dotrzemy na miejsce. Eli, jak tylko stąd wyjdziemy, masz się nas słuchać i nie oddalać. Tak, oczywiście. Wejdź na górę i sprawdź, czy droga wolna. Czekaj, patrol przed nami. Dobra, możemy iść, wychodź. Chodź, mała. Patrz pod nogi. Ten deszcz nam nie pomaga. Ura. Wyszłam na zewnątrz. Jak widać, Eli całe swoje życie przesiedziała właśnie w tym obozie całym. O, fuck! Tylko bez numerów. Ruchy. Odwróć się, na kolana. Sprawdź ich, złożę raport. Ręce na głowę. Tura Mile z 12. Przejęliśmy 3 włóczęgów. Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. Weź tego gówna. Za ile będą? Parę minut. O kurwa! Myślałam, że tylko ich obezwładnimy albo coś. O kurwa! Patrz. Chryste, panie. Marlin o tym wiedziała? Po cholerę szmuglujemy zarażone dziecko. Nie jestem zarażona. Nie? Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. Popatrzcie. Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. To ma 3 tygodnie. Przemiana następuje w 2 dni, więc przestań pieprzyć. Ma 3 tygodnie. Przysięgam. Czemu by was wystawiała?
Nie kupuję tego. O cholera. Tess. Chodą. Chodą! Kruchel! Kruchel! Szybko! Martwych mundurowych. Za mną. Szybko. No dość. I podejrzana sprawa z tą Eli, co? Ale nie bałem się, wszystko wyjaśnię. Na mój sygnał biegniemy. Teraz. Nogi. Okej, szybko. Do tego rowu. No tak właściwie cały czas jesteśmy w rowie, nie więcej. Jest tak. Dobra, tylko tutaj musimy uważać na te światła, że no tutaj... Nie wybaczyli ci żołnierze, będzie z nami krucho. Eli, znowu musimy pobiec. Gotowa? Jasne. You are ready? Cholera. Pełno ich tutaj. Okej. Okay. No przez kanały chyba, tak? Tak jest. Kanały. Tu bardziej rura jakaś. Tak jest, to była rura jakaś ciekawa. Żołnierze, tam. Widzę ich, widzę ich. Musieli się przedostać. Sprawdzić okopy. Trzymajcie się z tyłu. Temu. Nic tutaj nie widzę. Na pewno tędy przeszli? Temu headshota zawalić, co? Chociaż może lepiej nie... Zauważyć. Bym zdradził swoje pozycje, gdybym teraz strzelił. Widzisz coś? Czysto. U ciebie? Na razie w porządku. Okej. Fuck. Możemy przejść tędy. Okej, otwórzmy to. Tędy. Okej, idziemy. Chodź, Eli. Okej. Cholera. Kolejny patrol. Ostrożnie. Tutaj. Ciekawe, jakich ominiemy. Nie zauważyli nas. Chodźmy naokoło. Jak to wygląda? Za dużo ich teraz. O rany. Odwróć ich uwagę. Okej. Dobra. No ten pustek chyba będzie do tego idealny. Okej. Może tutaj przyjdzie jego... Ty pustaki po prostu uka trupie, co? Ale tutaj ten. Adrenalinka jednak jest, co? Że zaraz to ci przyłapił, złapił. No ale... Oczywiście udało nam się stamtąd wyjść. No proszę, zauważyli nas, co będziemy musieli teraz jak najszybciej stąd wiać. Jak najszybciej tylko potrafimy. Tak, to się przyda. Trzymaj się blisko. Przynajmniej już nie mokniemy. Jak sytuacja? Oddział Charlie, złoś się! Cholera! Kolejni żołnierze! Cel wciąż na wolności! Koniec poszukiwań, wracamy do sektora 11! Chyba nas nie widzą. Przyjąłem!
Okej, części. Z powrotem. Wracamy pod mur. Słyszeliście? Kontynuować załadunek. Ruszać się. Dobra, tylko żeby nas nie zauważyli tutaj przez te kraty. Ale chyba nie. Chyba już poszli. Jaki był plan? Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików. I co dalej? Marlene powiedziała, że mają własną strefę kwarantanny z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę, co też? A to... To, co się ze mną stało, jest kluczem do tej szczepionki. O Jezu. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się odwal, nie prosiłam cię o to. Ja też nie, też. Co my tutaj robimy, do cholery? Jeśli to prawda. Żartujesz. Co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Rozumiem. Tędy! Jeśli pójdziemy przez centrum, dotrzemy do ratusza przed świtem. Miejmy nadzieję. Kurczę, wieżowce przykrzywione w ruinie po prostu. Strefy kwarantanny zostały zbombardowane. Chcieli zabić jak najwięcej zarażonych. Dobry plan. Niestety doraźny. Walne w ekspro może co? Czy wszystko może być, wszystko może się zdarzyć, wszystko tu może leżeć. A proszę. Tutaj wszystko jest, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Dobrze, wracajmy zatem. One już pewnie poszły tam, co? Co to do cholery było? Tess, słyszałaś? Tak. Ale to było daleko. Jesteśmy bezpieczni? Chwilowo. Chodźcie. Cholera, ale wysoko. Żebyś wiedziała. Jest i nasz ratusz. Tak, musimy ominąć ten bałagan. No dobrze, moi drodzy, mamy właśnie transport... Raczej to, co z niego pozostało. Mamy Eli transportować do ratusza właśnie. Czy to tam tego budynku, którego widzieliście przed chwilą, nie? Tutaj. Znalazłeś tam coś? Nie. Szukaj dalej. Teraz trzymaj się blisko Tess. Okej, tak jest. Zink. Kolejny śmiertelnik świetlików.
Ty i Tess? Idę. Umarł niedawno. Czy to źle? Być może. Lepiej stąd chodźmy. No, tutaj ten krzywy budynek cały, nie? Fajnie to wygląda, tak. Wstępny cholera. Dosyć ciekawie. Tak wyglądasz kilka lat po zarażeniu. Czy oni w ogóle coś widzą? W pewnym sensie. Wykorzystują fale dźwiękowe. Jak nietoperze? Tak. Jeśli zaczną klikać, musisz się schować, inaczej cię namierzą. No widzisz. To się dowiedzieliśmy o tych stworach, nie? Co nieco, co? O fu. No grzyb, moi drodzy, grzyb, nie? To wszystko przez grzyb ten się stało. Wrażenie, że ten budynek zaraz się zawali. Uwaga na głowy! Super. Wszystko jest super. Pomóż mi z tym. Kurde, kurde! Aj! Dobrze. Załatwione. Shit. Nic nie jest? Nic mi nie jest. Poszukajmy jakichś zapasów. Rany! Ale to była jazda! O tak. No i tak sobie stworzyliśmy teraz noże, nie? Jak zresztą widzieliście w craftingu. No i to jest przydatne, więc... Otrzymane. Dziękuję ci. Więc należałoby właśnie tutaj to... Jak najwięcej właśnie tych... Wow, jest... ...przedmiotów zbierać. Okej. Na górze. Zobacz. Jesus. Okej, tutaj też możemy apteczkę, nie? Chcę skraftować? Skraftowałem sobie, jak sam widzieliście. Jak nie, zaraz... Czy jest przejście? Zaraz jej sobie użyjemy, nie? Dobra. Ja na razie mam połowę życia, więc... Chociaż... Tutaj szybko... Chodź, Eli. Tutaj szybko tracimy życie, więc... Należy się jak najbardziej leczyć. Już. I ruszę. Okej. No dobra, teraz ja. No dalej. Chodź. Okej. Klikacie? Cholera, szybko, szybko, szybko! O, fuck. No właśnie, tak możemy odwracać uwagę klikaczy, rzucając po prostu butelką. On tam pójdzie, bo on nic nie widzi, tylko właśnie tymi swoimi grzybkami i no... dźwięki, nie? Słyszę. I wtedy klika, jak słyszy coś, nie?
Troszkę taki predator, co? Z tym klikaniem, bo predator chyba też klikał. Jeśli dobrze myślę i pamiętam. Mam tutaj cegłówkę, na razie się nie zajmiemy. Cegłówka, pustak to jest, nie cegła. Chociaż to nie, mała różnica, nie? Aż kurczę, sam nie wiem jak go... Czy go załatwić, jak go załatwić? To by było na tyle. Eli, nic ci nie jest? Poza tym, że mam pełno w gaciach? Nie, w porządku. Robert. Za moment. Okej, musimy to stąd wyjąć, żeby mieć, kurczę, gdzie jak tam wejść. Bardzo panie proszę. Dobra, w drogę. To się nie... Nie zsunie się. Myślałem, że to się zsunie. Jednak nie, dobra. Przejście jest zawalone. To co, wracamy się? To jakieś szaleństwo. Tylko nie patrz w dół. Co? Chyba żartujesz. Kurczę, jeszcze to się rusza, co? No dobra, spróbujmy. No dobra, niech... Wejdźmy. Okej, niech Ali tam zajdzie. Teraz my. Chodź, Ali. Tak. Nie patrz w dół. Chodź, wszystko gra. Jest szczęście. Okej, mamy nową broń, rewolwer. Jak sami widzicie zresztą. I tak, no. Możemy zmienić sobie też, nie? Te bronie. Właśnie, zmienimy sobie na rewolwer, on ma więcej strzał. Pójdę to sprawdzić. Więcej amunicji, znaczy się. Więcej kul, o właśnie, teraz. Więc to jest o wiele lepsza broń. Chociaż jak widzicie... Soul.